Cześć, to Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o nowej książce w serii Zrozum. Tego autora możecie już znać z poprzedniej książki o śmiechu, a tym razem dowiemy się nowych rzeczy o wyobraźni. Krótka definicja wyobraźni mówi, że to zdolność do przywoływania i tworzenia w myślach wyobrażeń. Co ciekawe, często zachowujemy się tak, jakbyśmy nie potrafili się zdecydować, czy wyobraźnia bardziej jest przydatna, czy raczej bardziej przeszkadza. Z jednej strony Einstein mówił, że wyobraźnia ważniejsza jest od wiedzy, a dzięki wyobraźni nasz umysł potrafi działać w oderwaniu od ograniczeń rzeczywistości. Z drugiej strony zbyt bujna wyobraźnia często jest obwiniana za błędy, bo coś zrobimy, a potem pozostaje powiedzieć, że nie wiadomo, co sobie wyobrażaliśmy. Używamy wyobraźni na co dzień, często o niej mówimy, nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, a Łukasz Jach pokazuje nam, jak wyobraźnia jest postrzegana przez naukowców i jak można badać coś tak bardzo nieuchwytnego. Leslie Stevenson wymienił aż 12 koncepcji wyobraźni. Ja nie będę wymieniać wszystkich, ale na przykład pierwsza z nich mówi o tym, że wyobraźnia to zdolność myślenia o czymś, czego w danym momencie nie ma, ale było lub będzie. Druga koncepcja mi się podoba, bo mówi o tym, że wyobraźnia to zdolność myślenia o wszystkim, co uznaje się za możliwe w czasoprzestrzennym świecie. Jest też koncepcja, która mówi, że wyobraźnia to zdolność myślenia o czymkolwiek. Wyobraźnia w świecie naukowych badań pojawiła się dzięki śniadaniu. Francis Galton to brytyjski podróżnik, przyrodnik, antropolog, eugenik, wynalazca, meteorolog, pisarz, lekarz, psychometra i statystyk, prekursor badań nad inteligencją, do tego kuzyn Karola Darwina. Zawsze mnie zachwyca, iloma rzeczami zajmowali się XIX-wieczni naukowcy. W każdym razie ten Francis Galton w 1880 roku opublikował pionierską pracę na temat tego, w jakim stopniu ludzie potrafią wyobrażać sobie rzeczy, które wcześniej widzieli i jak się tym różnią między sobą. No i Galton wybrał do tego właśnie śniadanie, które panowie, bo kto by się wtedy przyjmował kobietami, zjedli rano. Co ciekawe, zarówno podczas odbioru bodźców wzrokowych, jak i przy wyobrażaniu sobie rzeczy, w mózgu aktywowany jest ten sam obszar. To tak zwany obszar kory wzrokowej, który jest zlokalizowany w tylnej części mózgu. Kiedy rzeczywiście coś widzimy, to sygnał, który dociera, ma swój początek w narządzie wzroku, a kiedy sobie coś wyobrażamy, to sygnał jest inicjowany w obszarach kory czołowej, związanych z działaniem pamięci. Ciekawe podejście do wyobraźni ma też psychologia ewolucyjna. Pyta o to, skąd się w naszym gatunku wzięła wyobraźnia i do czego jest nam potrzebna. Możemy uznać, że to właśnie dzięki wyobraźni ludzkość osiągnęła taki poziom rozwoju, jaki mamy dziś. Człowiek funkcjonuje w dwóch światach. Tym rzeczywistym, który jest, i tym, który mógłby być, napędzanym właśnie przez wyobraźnię i marzenia. I tak naprawdę wszystko, co nas otacza, ma swoje korzenie w tym drugim świecie. Do tego wszystkiego duże znaczenie ma również język oraz to, że człowiek to zwierzę społeczne, jak to określił kiedyś Arystoteles. Przebywanie w otoczeniu innych stymulowało kompetencje językowe, większe możliwości komunikacyjne umożliwiały rozwój technologii, a rozwój technologiczny był przyczyną zmian w budowie mózgu, które z kolei pozwalały na szersze używanie wyobraźni, która z kolei wpływała na kolejne zmiany komunikacyjne i technologiczne. Rozwój wyobraźni wynikał również m.in. z migracji ludzi na tereny Europy i Azji z Afryki, gdzie było większe zróżnicowanie geograficzne i klimatyczne. I zmienność pór roku, konieczność dopasowywania diety do warunków środowiskowych mogły być powodem wzrostu kompetencji umysłowych, w tym wyobraźni. Wniosek? Jeżeli chcemy mieć bogatą wyobraźnię i być kreatywni, musimy otaczać się innymi ludźmi i jak najczęściej wystawiać się na przeróżne bodźce. Jest też coś takiego jak mentalizacja, czyli umiejętność odwzorowywania i symulowania we własnym umyśle stanów umysłowych innych osób. To wyobraźnia społeczna, pozwalająca zrozumieć systemy przekonań innych ludzi oraz intencje stojące za ich zachowaniami. Przydatna rzecz, musicie przyznać. Dzięki temu możemy funkcjonować w dużych zbiorowościach osobników niespokrewnionych ze sobą i wiąże się z tym liczba Dunbara. Robin Dunbar to brytyjski antropolog i biolog i jeśli będziecie mieli ochotę, to warto zajrzeć do jego książek. I on właśnie ustalił, że 150 to jest liczba osób, z którymi jesteśmy w stanie utrzymywać w miarę stabilne i regularne relacje. Gdy ta sieć staje się większa, to przestajemy się orientować, kto z kim i dlaczego. I autor książki zauważa, że doskonałym narzędziem pozwalającym zrozumieć, o co chodzi, jest serial Moda na sukces, gdzie na przestrzeni 8000 odcinków, ponad 8000 odcinków, działo się bardzo dużo. Wyobraźnia jest narzędziem budowania scenariuszy przyszłości, a na co dzień wykorzystujemy ją najczęściej w trzech aspektach naszego życia. Strachu, seksu i przemocy. Jeżeli chodzi o strach, to ja się z tym bardzo mocno utożsamiam, bo moja wyobraźnia działa jak szalona, kiedy mam zgasić światło w pokoju, a potem z niego wyjść, albo kiedy mam wejść do ciemnego korytarza po to, żeby światło zapalić. Brzmi głupio, bo przecież wiadomo, że nic na mnie nie wyskoczy, ale okazuje się, że ewolucyjnie ma to wiele sensu. Darwin w swojej teorii ewolucji pisał, że wśród danego gatunku utrwalają się te cechy, które dają większe szanse na przetrwanie. A przecież podstawowym aspektem przetrwania jest to, żeby nie zginąć i nie dać się zabić. W człowieku więc wykształciły się mechanizmy związane ze strachem, które wykorzystując wyobraźnię utrzymują nas przy życiu. Ciekawa jest też tak zwana hipoteza kwarantanny. Według niej zapoznawanie się z nowymi informacjami wymaga określenia, na ile przystają one do rzeczywistości. I dopóki nie zostanie to ustalone, to nowe dane nie będą brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji. O czasie trwania takiej kwarantanny decyduje m.in. źródło, z którego pozyskano te informacje. I mówię o tym dlatego, że taka kwarantanna mogłaby być przez nas, a przynajmniej powinna być stosowana w social mediach na przykład, zanim puścimy jakąś informację dalej. Ciekawostką jest też to, że wyniki badań sugerują, że nasza wyobraźnia działa inaczej w języku ojczystym
a inaczej w języku obcym. Wyobraźnia ma też duże znaczenie na przykład w sporcie. Jeżeli oglądacie zawody sportowe, to pewnie nie jeden raz widzieliście, jak sportowiec wizualizuje sobie to, co za chwilę ma zrobić. Do tego odpowiednio sterowana wyobraźnia jest podstawą współczesnego handlu i współczesnej kultury. Co ciekawe, wyobraźnię raczej kojarzymy jako coś, co nie ma granic, a okazuje się, że jednak ma. Kiedy już poznamy jakieś wyobrażenie, trudno będzie nam się przestawić na coś innego. Autor podaje przykład trzech ekranizacji wspaniałych powieści, Dumy i uprzedzenia, Władcy Pierścienia i cyklu o Harrym Potterze. Czy jesteście w stanie zobaczyć pana Darcy'ego, Aragorna czy Snape'a z innymi twarzami niż Colin Firth, Viggo Mortensen i Alan Rickman? Wyobraźnię traktujemy jako coś oczywistego i dosyć jednorodnego, ale i tutaj każdy z nas jest inny. Niektórzy mogą cierpieć na niedobór wyobraźni, a niektórzy mają nadmiar. A fantazja to nie zdolność do przywoływania z pamięci obrazów lub innych wspomnień związanych z doznaniami zmysłowymi. Człowiek za fantazją nie potrafi tworzyć obrazów mentalnych w głowie. Gdy czyta książki, to nie tworzy w głowie poszczególnych scen. Wpływa to nawet na sny, które tracą wizualne elementy. A po drugiej stronie stoi hiperfantazja, czyli wyjątkowo żywe obrazy w głowie. Ludzie z hiperfantazją lepiej pamiętają wydarzenia z przeszłości i są w stanie bardziej wyobrażać sobie scenariusze z przyszłości. W książce znajdziemy jeszcze rozdziały o niewidzialnych przyjaciołach, jest o fantazjach erotycznych, o dialogach wewnętrznych, jest o grach RPG, ale też o skłonności do zabawy. Warto tę cechę pielęgnować i rozwijać w dorosłym życiu. Okazuje się, że skłonność do zabawy obejmuje takie aspekty jak kreatywność, ciekawość, spontaniczność, poczucie humoru, czerpanie przyjemności z działania. To nie tylko plusy z dzieciństwa, to również może być obecne w życiu dorosłych. Co jeszcze ważne, jeżeli chodzi o gry, to pomagają zauważyć, że nasza wizja świata tylko częściowo pokrywa się z wizją innych osób. Wszyscy tkwimy w naszych bańkach, w jakimś konkretnym środowisku, otaczamy się ludźmi podobnymi do nas, no i to stwarza niebezpieczeństwo przekonania, że świat jest taki, jaki nam się wydaje i że wszyscy inni ludzie myślą tak jak my. Gry RPG natomiast wyrywają nas z tej bańki i to jest ich ogromna zaleta. Jeżeli ciekawi Was wyobraźnia, to zdecydowanie polecam. To nie będzie moja ulubiona książka w serii Zrozum, bo więcej jest w niej przytoczonych badań niż ciekawostek, a jak wiecie, ja fanką ciekawostek jestem ogromną, ale w dalszym ciągu można się z niej dużo fajnych rzeczy dowiedzieć. Dziękuję za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzu, jak tam Wasza wyobraźnia się ma, czy się z nią lubicie, czy nie, czy może wpakowała Was kiedyś w jakąś śmieszną sytuację albo tarapaty. Zerknijcie na inne filmy o książkach Zrozum, bo cała seria jest wspaniała. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.